Witajcie w kolejnym odcinku 5 sposobów na. Zacznijmy od tego, że każdy od czasu do czasu lubi zjeść coś słodkiego, a samodzielnie wykonane słodycze smakują zawsze najlepiej. Dlatego wraz z Piotrem Oglińskim z kanału Kocham Gotować przygotowaliśmy dla Was kilka batonów domowej roboty. Przekonajcie się, co z tego wyszło. Jeżeli jesteście głodni i przez to gwiazdożycie, to zaraz przygotuję batonik specjalnie dla Was. Jak się już pewnie domyślacie, będzie to Snickers. Na początku wylewam rozpuszczoną czekoladę na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i rozprowadzam tak, aby powstała równa warstwa. Teraz w kąpieli wodnej rozpuszczam pianki marshmallow z dodatkiem kilku łyżek gorącej wody. W osobnym garnku ustawionym na rozgrzanej kuchence mieszam masło z cukrem oraz mlekiem skondensowanym. Kiedy masa zacznie wrzeć i stanie się nieco ciemniejsza, ściągam ją z palnika, dodaję do niej masło orzechowe oraz rozpuszczone pianki i wszystko dokładnie mieszam. Gotową, ostudzoną masę rozprowadzam po wcześniej przygotowanej czekoladzie. Teraz do garnka przekładam krówki i grzeję je do momentu, aż się rozpuszczą. Kiedy masa będzie płynna, dodaję do niej orzeszki ziemne i dokładnie mieszam. Karmel z orzeszkami wylewam na warstwę nugatową i całość chłodzę. Pozostało już tylko pokroić batoniki i polać je rozpuszczoną czekoladą. Nasze Snickersy wyglądają i smakują rewelacyjnie. Jeżeli lubicie eksperymentować w kuchni, to koniecznie skorzystajcie z tego przepisu. Moja żona twierdzi, że mam duże kokosy, więc co innego mógłbym zrobić, jak nie kokosowego bounty. Zaraz pokażę Wam, jak zrobić ten przesmaczny baton, który w myślach przeniesie Was w żar tropików. Oglądajcie. Na początku do miski wsypuję wiórki kokosowe oraz cukier puder, po czym całość dokładnie mieszam. Do garnka wlewam śmietankę i wkładam masło. Teraz dosypuję cukier wanilinowy i całość grzeję, aż masło i cukier się rozpuszczą. Gotowy płyn przelewam do wiórków i całość dokładnie mieszam. Teraz z masy kokosowej tworzę małe batoniki, które pozostały już tylko oblać rozpuszczoną czekoladą. Po wystygnięciu czekolady nasze batony są już gotowe. Wystarczy jeden gryz, aby poczuć smak raju. Gdy twórcy Twixa prezentowali światu nowy baton, doszło ponoć do rozłamu. My nie zamierzamy się łamać i pokażemy Wam, jak zrobić go samodzielnie. Na początku do miski wkładam kostkę masła oraz wsypuję 3/4 szklanki cukru pudru i ubijam je na gładką masę. Teraz dodaję jajko i ponownie ubijam. Następnie dodaję łyżeczkę cukru wanilinowego, 250 g mąki oraz pół łyżeczki soli, po czym ucieram ciasto. Całość mrożę przez 30 minut, po czym formuję ciasto i przekładam na płaską blaszkę. Tak przygotowany spód piekę przez 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 150 stopni Celsjusza. W międzyczasie przygotowuję karmel. Do miski przekładam 150 g krówek i dolewam łyżkę mleka, po czym całość rozpuszczam w kąpieli wodnej. Gotową masę przelewam na ciasto i pozostawiam do zastygnięcia. Po tym czasie kroję całość na długie prostokąty. Pozostało już tylko rozpuścić czekoladę mleczną i zanurzyć w niej każdy z batoników. Tym sposobem przygotowaliśmy karmelowe smakołyki, którymi możemy się objadać kiedy tylko chcemy. Pamiętajcie, aby nie zjeść wszystkiego naraz, bo rozbolą Was brzuchy. Pewnie znacie reklamę, gdzie koleś z spożywczaku udaje przed kasjerką lwa. Ale aby zjeść lajona, nie trzeba straszyć ludzi w sklepie. Można go zrobić w domu. Ja pokażę Wam, jak. Na początku rozpuszczamy 300 g mlecznej czekolady w kąpieli wodnej. Kiedy będzie płynna, wylewamy ją na blaszkę wyłożoną papierem woskowym. Następnie przy pomocy miksera mieszamy 100 g miękkiego masła i tyle samo masła orzechowego. Kiedy składniki się połączą, dodajemy 250 g cukru pudru oraz 2 łyżki mleka i mieszamy masę na niskich obrotach. Połowę przygotowanego kremu wykładamy na zastygniętą czekoladę, a następnie na kremie układamy wafle i smarujemy drugą warstwą kremu. Na kolejnych dwóch warstwach wafli rozsmarowujemy masę krówkową. Teraz do rozpuszczonej czekolady wsypujemy ryżowe chrupki i mieszamy. Na koniec pocięte batony polewamy czekoladą z chrupkami i czekamy ostatni raz, aż całość zastygnie. Nasze domowe roboty lejony są już gotowe, a ich smak jest genialny.
Zapomnijcie o dietach i o kaloriach i po prostu rozkoszujcie się nimi. Z pewnością wielu z Was zachowało w pamięci sztandarowy produkt polskiego przemysłu cukierniczego, czyli mulatka. Jeżeli nie możecie go znaleźć już w sklepie, to zaraz pokażę Wam, jak go zrobić samodzielnie w domu. Do miski wkładam kostkę masła, dodaję szklankę cukru pudru oraz 3 łyżki kakao. Całość dokładnie ucieram na wolnych obrotach miksera. Gotową masą smaruję 3 warstwy wafli, po czym kroję je na pół. Pozostało jedynie zanurzyć je w rozpuszczonej czekoladzie i cierpliwie poczekać, aż ta zastygnie. Widzicie, aby zrobić mulatka, nie trzeba w sobie rozkochiwać murzynki, a wystarczy jedynie przygotować parę produktów i poświęcić niecałą godzinkę. Chłopaki przygotowali 5 batonów i naprawdę dobrze sobie z tym poradzili. Ale ja przygotuję coś takiego bardziej dietetycznego. Przygotuję korni o smaku banana i czekolady. Na samym początku na patelnię wrzucam po szklance płatków pszenicznych, owsianych i jęczmiennych. Musimy sobie to wszystko przytostować, żeby płatki miały fajny smak. Potem wszystko wrzucamy do miski. O tak. Dodajemy szklankę z zmiażdżonych, suszonych bananów. Do tego 3 łyżki zmielonych orzeszków ziemnych, albo możecie dodać masła orzechowego, i do tego 4 duże łyżki miodu, żeby wszystko się posklejało. Mieszamy to wszystko razem na jednolitą masę. Możemy jeszcze dodać trochę masła, żeby to wszystko trzymało się kupy. I wykładamy wszystko na foremkę. Pamiętajcie, żeby to dobrze ugnieść, żeby cała masa była sztywna i się trzymała. Tak przygotowaną masę wkładam na co najmniej na pół godziny do lodówki. Kiedy masa nam stygnie, rozpuszczamy gorzką czekoladę w kąpieli wodnej. Następnie kroimy całą masę w batoniki. O tak, wyciągamy. Hopla! Teraz tylko wystarczy zamoczyć batony w czekoladzie i tak to wygląda. Jak widzieliście, przygotowanie zdrowych batonów zajęło nam tylko kilka chwil. Teraz wystarczy je zawinąć i wziąć je na siłownię albo do szkoły. Mamy nadzieję, że Wasz dentysta nie obrazi się na nas za ten odcinek. Po pozjedzeniu takiej masy batonów przegląd zębów macie gwarantowany. Teraz ściągnijcie sobie afterki i pamiętajcie o śledzeniu nas na Instagramie oraz na Facebooku. Do zobaczenia już za tydzień.